Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Dora i chciałabym dziś z Państwem porozmawiać na bardzo ciekawy temat, mianowicie o literaturze katalońskiej, którą wydaje się w Polsce w ostatnich latach. Literatura katalońska bardzo mocno ukierunkowała moje studia, z tego względu, że jej popularność w Polsce zaczęła się w momencie, kiedy kończyłam liceum i wybierałam studia. Zafascynowałam się nią bardzo i w 2016 roku zaczęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, gdzie oprócz normalnych zajęć miałam okazję pracować nad pracami rocznymi, które poświęciłam literaturze katalońskiej i głównie twórczości dzieł Macabrego. Moim wiodącym kierunkiem była filologia hiszpańska, a też w czasie trzeciego roku studiów miałam przyjemność studiować na Uniwersytecie w Walencji w ramach wymiany studenckiej Erasmus. Prace, o których wspominałam, wiążą się właśnie z powieściami dzieł Macabrego. Pisałam o akcie tworzenia i postaci twórcy w dwóch z jego powieści, o strukturze czasowej powieści Głosy Pamanu i jej powiązaniu z jednym z głównych wątków w tej powieści, co stało się moją pracą licencjacką, oraz też bardziej ogólny artykuł, badanie odnośnie tego, jaka literatura katalońska jest wydawana w Polsce po polsku od roku 2000. I właśnie to badanie stwierdziłam, że byłoby idealnym tematem do poruszenia w czasie tego sympozjum. Porozmawiamy o tym dzisiaj, czym jest literatura katalońska, co wydaje się po polsku oraz jakie ciekawe kwestie z tego wynikają. Zacznijmy właśnie od tego bardzo kontrowersyjnego pojęcia, czyli literatury katalońskiej. Definicja jest bardzo niejednoznaczna. Możemy wyróżnić kilka przynajmniej sposobów na to, jak zakwalifikować coś do literatury katalońskiej. I jakby możemy też zaobserwować, jak te nieporozumienia przekładają się na bardzo namacalne kwestie. Zacznijmy od najprostszego kryterium, czyli kryterium językowego. Według tego każda książka, każdy utwór napisany po katalońsku należy do literatury katalońskiej i nic więcej. Takie bardzo mocne odcięcie się od języka kastylijskiego, który przez dłuższy czas w różnych epokach historii Hiszpanii i Katalonii i kultury katalońskiej był czasem siłą narzucony, właśnie znajduje odzwierciedlenie w takim bardzo kategorycznym podejściu. W takim momencie często przywołany jest przykład literatury arabskiej, gdzie może trochę w drugą stronę, ponieważ wiele państw mówi po arabsku, i wszystko, co powstaje w tym języku, należy do literatury arabskiej. Więc to jest tak bardziej ogólne pojęcie, a w przypadku Katalonii byłoby to pojęcie bardziej ograniczające. Jednak trzeba zaznaczyć, że takie podejście do sprawy bardzo ogranicza. Jak twierdzi badacz literatury Jordi Rubió i Balaguer, w przypadku Katalonii, czyli społeczeństwa wielojęzykowego, zajęcie się literaturą wybranego języka jest bardzo ograniczające pod kątem tego, że społeczeństwo w Katalonii nie wyraża się jedynie po katalońsku. Z tego względu, jeśli nie chcemy ograniczać swojego spojrzenia na sposób wyrażania siebie obecny w danym społeczeństwie, nie powinniśmy się ograniczać jedynie do literatury w języku katalońskim. Jednak trzeba przyznać, że takie podejście jest bardzo jednoznaczne. Kolejnym sposobem rozróżniania literatury katalońskiej od niekatalońskiej, które również jest jednoznaczne, jest pytanie, czy utwór został napisany przez katalończyka, czy nie. Zostawiając na boku kwestię, kto na ile się czuje katalończykiem i czy jest to dla danej osoby jednoznaczne, powiedzmy, że jest ono troszkę szersze niż poprzednie, ponieważ uwzględnia również autorów tworzących po kastylijsku, takich na przykład jak szerzej znani w Polsce jednak, jak Eduardo Mendoza, Carlos Ruiz Zafón czy Manuel Vázquez Montalbán. Niezależnie od tego, jakie powody stoją za tym, że dana osoba wybiera język kastylijski do swojej twórczości,
ze względu na swoje pochodzenie jest uwzględniona jako autor kataloński, tworzący literaturę katalońską. Warto zaznaczyć, że czasem autorzy nawet kojarzeni głównie z literatury katalońskojęzycznej eksperymentowali z kastylijskim. Dobrym przykładem jest Mercè Rodoreda, która swoją powieść Quanta Guerra w pierwszym miejscu wydała po hiszpańsku. Motywowane to było chęcią startowania po Premio Planeta, prestiżową literacką nagrodę w Hiszpanii, gdzie warunkiem jest, żeby książka powstała po hiszpańsku, ale gdy jednak ten plan się nie powiódł, to powieść została wydana po katalońsku rok później i okazała się sukcesem sprzedażowym i została bardzo doceniona przez krytyków. To jest bardzo ciekawy przykład, jak książka, w zależności od tego, w jakim języku jest wydana, jest inaczej odebrana. I też pozwala zakwalifikować Quanta Guerra jako przykład literatury katalońskiej. Warto również wspomnieć, że niektórzy autorzy piszą tak po katalońsku, jak i po kastylijsku, jak na przykład wydawani w Polsce Jordi Sierra i Fabra, czy Cara Santos. Jednak możemy też porozmawiać o szerszym kryterium, czyli literaturze osadzonej w kontekście katalońskim. Takie podejście zostało wyróżnione przez Montserrat Roig w tekście Escriure en castellà Catalunya, czyli pisząc po kastylijsku w Katalonii. Są to autorzy, którzy niekoniecznie spełniają poprzednie kryteria, czyli niekoniecznie urodzili się w Katalonii albo pisali po katalońsku, jednak osadzają swoją twórczość w kontekście katalońskim i z wyboru chcą stanowić część tej kultury. Oczywiście jest to najszersze podejście, najszersze pojęcie, najciężej jest je precyzyjnie zdefiniować, jednak prawdopodobnie pozwala uwzględnić najbardziej to sposób postrzegania rzeczywistości przez społeczeństwo, wspominany wcześniej przez Rubio i Balaguera. Warto również wspomnieć w tym momencie, że właśnie to, na co przekłada się problem ze zdefiniowaniem literatury. Jeżeli nie ma wspólnej wersji odnośnie tego, co jest literaturą katalońską, mogą wyjść takie nieporozumienia, jak w przypadku targów we Frankfurcie w 2007 roku. Katalonia została zaproszona jako gość specjalny ze szczególnym wskazaniem w zaproszeniu na autorów kastylijskojęzycznych, jak m.in. właśnie Ruy Zafón. Jednak Instytut Ramona Llulla zobaczył, że to jest bardzo dobra szansa na promocję literatury katalońskiej za granicą, literatury katalońskojęzycznej. I pominął w swoich planach kastylijskojęzycznych autorów i nawet tych, których wskazali organizatorzy targów. Taka decyzja spotkała się z bardzo ostrym przyjęciem zarówno przez Frankfurt, jak i przez prasę międzynarodową. Oczywiście też przez samych zainteresowanych. I ponieważ utożsamienie kultury katalońskiej z literaturą pisaną po katalońsku było bardzo krzywdzące dla autorów, którzy mimo tego, że pisali po hiszpańsku, to czuli się związani z Katalonią i z jej kulturą. Jednak, o czym też później opowiemy, targi frankfurskie niejako otworzyły drzwi do Europy w literaturze katalońskiej. W moich badaniach, ze względu na jednoznaczność kryterium, zdecydowałam się podążyć za Instytutem Ramona Llullia, badać wyłącznie teksty, które zostały napisane po katalońsku i zostały przetłumaczone z języka katalońskiego. W artykule, który później pojawi się po sympozjum, tak samo jak w mojej pracy rocznej, wspominałam też o książkach katalońskich tłumaczonych z języka kastylijskiego. Przejdźmy jednak w tym momencie już do tego, co wpłynęło na popularność literatury katalońskiej na świecie. Pierwszym punktem oczywiście będą targi literackie. Zaczynając od wspomnianego już Frankfurtu, który charakteryzuje się tym, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń literackich w Europie, a poza promocją literatury otwiera również dyskusję na tematy socjopolityczne, które w przypadku Katalonii są bardzo ważne. To zaproszenie Katalonii jako gościa specjalnego pozwoliło wybić się niejako spod parasola hiszpańskiego. Literatura katalońska została
wyróżniona i wypromowana, co przełożyło się na wzrost tłumaczeń w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i finalnie również w Polsce. Kolejnymi targami, które potwierdziły uznanie, były targi w Bolonii 10 lat później, 2017 rok. Bolonia skupia się na literaturze dziecięcej, a warto zauważyć, że w Polsce tendencje do publikowania literatury dziecięcej to jest około 1/3 powieści, 1/3 utworów, które się pokazują w Polsce, i również 1/3 utworów przetłumaczonych z języka katalońskiego to są właśnie bajki dla dzieci. Kolejnym punktem są niewątpliwie trendy w literaturze, obecne od początku XXI wieku. Razem z Danem Brownem zyskały na popularności powieści historyczne, historyczno-sensacyjne, które właśnie często dotyczą zaginionych skarbów, historyka na tropie, tajemnych organizacji. I na kanwie tego schematu, ciężko to inaczej nazwać, pojawiły się takie książki jak Cień wiatru, właśnie Ruisa Safona, czy Katedra w Barcelonie Ildefonso Falconesa. Te książki pojawiły się w języku hiszpańskim. Później katalońscy autorzy, tacy jak Martí Gironell czy Francesc Miralles, także zaczęli pisać takie książki i zaczęły być tłumaczone między innymi na polski. Przejdźmy już do Polski i do tego, jakie przełomowe momenty w historii literatury katalońskiej w Polsce możemy wyróżnić w ciągu ostatnich 20 lat. Od właśnie początku 2012 roku pojawiło się ponad 70% publikacji wydanych w tym okresie. Można to powiązać pierwsze właśnie z wcześniej wspomnianymi trendami. Poza tym rok później pojawiło się już nazwisko bardzo mocno wiązane z literaturą katalońską w Polsce, czyli właśnie wydawnictwo Marginesy zaczęło publikować powieści i dzieł Macabrego. Kolejnym takim okresem, gdzie jak w soczewce skupiło się właśnie wszystko na Katalonii, to lata 2014-2016. Jest to moment, gdy pojawiło się najwięcej publikacji. W 2016 roku w Warszawie Barcelona była gościem specjalnym targów. I właśnie w kwestii takiego przygotowania pod to wydarzenie, granty dla tłumaczy literatury na język polski były priorytetowe dla Instytutu Ramona Llulla, a aż 7 autorów pojawiło się po raz pierwszy w tym okresie. Przejdźmy w tym momencie już do Polski i do tego, jakie ciekawe tendencje możemy zauważyć. Wyróżniłam 3 przełomowe momenty w ciągu ostatnich 20 lat, gdzie pozmieniały się trendy publikowania literatury katalońskiej. Zacznijmy od 2012 roku, ponieważ od tego momentu pojawiło się ponad 70% publikacji wydanych, przetłumaczonych z katalońskiego na polski. Oraz zaczęła być wydawana głównie literatura współczesna i popularna. Wcześniej możemy spotkać teksty wcześniejsze, sprzed XXI wieku i wydawane głównie przez niszowe wydawnictwa, przez akademickie. A właśnie od 2012 roku ten trend się odwrócił. Warto też zaznaczyć, że wcześniej wspomniane powieści sensacyjno-historyczne tłumaczyło się z języka hiszpańskiego, a w tym momencie, od 2012, z katalońskiego. Od tego roku też Instytut Ramona Llulla publikował informacje odnośnie dofinansowań i tylko 6 wydawnictw z 30, które wydawało literaturę katalońską w przeciągu ostatnich 20 lat, nie korzystało z tych grantów. Więc to też jest równie ważny czynnik wpływający na popularność literatury katalońskiej w Polsce. Od 2014 do 2016 pojawiło się najwięcej publikacji. Możemy zauważyć, że 2016 to jest rok, kiedy Barcelona została zaproszona jako gość specjalny na targi książki w Warszawie, a tłumaczenia na język polski stały się priorytetem dla Instytutu Ramona Llulla. Z tej okazji też 7 autorów zostało po raz pierwszy wydanych w Polsce.
Wyróżniłam również rok 2013, gdzie zaczęły pojawiać się katalońskie utwory dla dzieci, z tego względu, że 1/3 wszystkich autorów, wszystkich utworów, tak jak wspominałam, należy właśnie do tej kategorii. Zastanówmy się teraz w tym momencie, jak możemy czytać Katalonię po polsku. Pierwszym punktem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to jest inny kontekst kulturowy pod kątem wcześniej wspomnianej różnorodności językowej. W Polsce jednak głównie jesteśmy jednojęzycznym narodem, a języki, pomocnicze języki urzędowe pojawiają się na poziomie gmin, nie całych województw, tak jak ma to miejsce w Hiszpanii. Częściej też określamy je jako gwary, nie jako osobne języki, i taki punkt widzenia przenosimy na Hiszpanię. Nie tłumaczymy sobie języków Hiszpanii jako osobnych języków pod kątem gramatycznym, tylko właśnie bardziej na poziomie gwary. Również pojęcie całej dyskusji, czy literatura polska to tylko literatura tworzona po polsku, czy na przykład Szczepan Twardoch, który jest Ślązakiem, czy on tworzy literaturę polską, czy nie, albo czy historia filozofii po góralsku Józefa Tischnera należy również do filozofii, do literatury polskiej, czy jednak może do góralskiej. Taka dyskusja nie bardzo ma u nas miejsce w przestrzeni publicznej. Zakładamy, że to jest literatura polska i nie zastanawiamy się dalej nad tym. Z tego względu też literatury katalońska, galicyjska czy baskijska w Polsce najczęściej są traktowane jako część szerszego nurtu, czyli literatury hiszpańskiej. Bardzo wymownym przykładem jest to, że patronem krakowskiej biblioteki Instytutu Cervantesa, promującego literaturę hiszpańską, jest Eduardo Mendoza, czyli Katalończyk piszący po hiszpańsku. W tym momencie możemy zastanowić się jeszcze, jakie akcje są podejmowane, co w ogóle się dzieje z tą polską świadomością. W przypadku powieści Cabrego często pojawia się już określenie powieść katalońskiego autora. Zostało to wykorzystane na przykład przy trzeciej powieści, która ukazała się w Polsce, czyli Jaśnie Panie. I często również pojawiają się nie tylko publikacje literatury katalońskiej na polski, ale również publikacje tematycznie związane z Katalonią, jak na przykład zbiór reportaży Ewy Wysockiej Barcelona, stolica Polski, która przybliża różne historie ze swojego doświadczenia mieszkania w Barcelonie i przybliża też Katalonię Polakom, wzmacniając wzajemną sympatię. Kolejną stroną takich publikacji są publikacje sportowe, na przykład o FC Barcelonie. Można też zauważyć, że w ostatnich latach sprawa Katalonii pojawiała się w prasie i w polskiej przestrzeni publicznej, co również buduje świadomość innego kontekstu kulturowego. Ostatnim takim działaniem, które też rozwija się w przeciągu ostatnich lat, jest rozwijanie działań na uczelniach, gdzie właśnie jednym z przykładów jest to, że właśnie uczestniczymy w pierwszym ogólnopolskim sympozjum katalonistycznym. Tym chciałabym zakończyć moją sesję. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie mnie. Jeżeli mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy uwagi, to czekam na wiadomość i życzę pięknego dnia. Dziękuję bardzo.